sprawczynię. Witam panią skarbnik. Wiem, że pan wójt chyba dzisiaj nie będzie obecny, tak? Witam panią sekretarz i zastępcę pani sprawy, pana Łukasza Cerego. Witam panią dyrektor. Witam sobie, tak? Dziękuję. Pani dyrektor, nic nas nie dziękuję. Na koniec trzeba jakoś nam do tego. Trzymam za słowo. I witam dzielnicowego pana starszego sierżanta pana Rudysia. Tutaj co do powiedzieć, jak będą jakieś pytania, to tak do trzeciego punktu i później spróbujemy pana dzielnicowego tutaj nie męczyć, żeby nie siedział tutaj na wioski, także zwolnimy. I witam tutaj z Rady Seniorów jednego przedstawiciela. I wszystkich zebranych, którzy przybyli się. W dniu dzisiejszym Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały. Może podejmować prawomocne uchwały. Jest 10 radnych obecnych, czworo 11 radnych, przepraszam. Czworo radnych nieobecnych. Coś pominąłem? Nie. Może coś przełączyłem, bo trzeba być. Na sekretarza powołuję pana Łukasza Chomskiego, przewodniczący Sejmu, protokolarza pani Marta. Przyjęcie porządku obrad. Jeżeli nie padną propozycje czy wnioski o zmianie porządku obrad, przyjmiemy go w takiej formie, jak to zaproponowałem. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, czyli poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Porządek obrad został przyjęty. Czyli zrobimy tak, jeżeli by były pytania, są pytania? Pana dzielnicowego, proszę. Ja może nie pytanie, ale prośba moich mieszkańców, żebyście państwo częściej kontrolowali okolice naszej szkoły. Tam chodzi o przystanek i teren przy szkole, tam wzdłuż ogrodzenia. Tam przejeżdżając nawet tak w okresie letnim rowerem, robiąc sobie przejażdżkę rowerową, to tam jest takie zbiorowisko młodzieży i tak niszczą, tak dewastują, przystanek popsuli, no teraz już jest remont odnowiony, także prośba takich moich mieszkańców. Szkoły w miejscowości? W Korczynie, no bo nie powiedziałam, w Korczynie, w godzinach popołudniowych. Tak bym powiedziała, jak obserwuję tą młodzież, jak tam wyruszają, jak się telefonują, bo akurat mam tą młodzież obok mnie mieszkającą, to jest tak w godzinach 17, jak się ściemnia. Przyjemne wiadomości. Proszę. Jestem Szymon Mundurowego na sali, dyrektor szkoły w Orlenbełku. Również bardzo proszę, bo odkąd wybudowano gminę w Orlenbełku na terenie placu szkolnego, utworzono miejsce, powiem, imprezowe. Nawet teraz w niedzielę zebraliśmy cały kołbud, telepowódce i nawet niedopite wódki. I to się przekłada na, po pierwsze, na takie zmniejszenie bezpieczeństwa wokół szkoły, ale też nie niszczą imię szkoły i trochę nie daje sobie z tym rady. Natomiast patrole są, tylko policjanci niestety nie wychodzą z radiowozu i nie chodzą na plac szkolny, więc samo przejechanie się to chyba niekoniecznie jest efektywne, więc bardzo, bardzo proszę o zaapelowanie do policjantów, żeby wychodzili i na plac szkolny chodzili, bo plac szkolny jest otwarty wszystkich. Także prosimy o przekazanie do komendanta wskazówek i podjęcie skutecznych kroków. Jeżeli jest taka wola, bo można powiedzieć, jeżeli nie, można siedzieć także. Dobrze. Dziękujemy za przybycie.
szkoła w Korczynie nie jest objęta planem działań priorytetowych na to półrocze i patrole są tam kierowane i jest kontrola pod rejon szkoły, tylko po prostu za szkołą. Są dosyć często w godzinach popołudniowych, gdzie też biorą możliwości, kiedy on patroluje. Z panią dyrektor ustalałem i tam Czwartego przyjęcie protokołu nr 35 przez 2017 sesji Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 września 2017 roku. Zastrzeżenia do mnie nie dotarły ani żadne uwagi, czyli ja przyjmuję, że protokół został w takiej formie, jaki był skonstruowany. Jeżeli Rada w razie zgody do tego przyjmiemy. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma. Tak? Czyli kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Protokół został przyjęty. Punkt 5. Zapytania i interpelacje. Kto z radnych chce zająć i ma zapytanie, czy się pracy, to proszę teraz i później w następnej kolejności każdy inny może zabrać głos. Każdej osoby. Proszę. Radny. Czy ja może nie pytanie, nie interpelację, tylko taką propozycję, bo na chwilę obecną widać, że miejsc postojowych jest w obrębie szkoły, przedszkola nadal mało. No, wiem, że tutaj koło szkoły się ma jakiś tam parking budować, ale myślę, że to też chyba nie załatwi sprawy. I taką propozycję, czy na przykład w pasie drogowym, naprzeciwko tam jak pan Jarząb mieszka, bo po podziale działek jest pas drogowy pięciometrowy chyba, czy jakiś tam. Czyli na przykład nie można z urzędem wojewódzkim, czy którąś tam tą komórką porozmawiać, czy na przykład na tym pasie drogowym nie można zrobić jakichś miejsc parkingowych. Zawsze to by było więcej blisko szkoły, blisko przedszkola, blisko urzędu, więc może by to coś jeszcze rozwiązało. Też dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, pani sekretarz, ponieważ na ostatniej sesji pani mi radna na Wolnicy pytała o gabinety stomatologiczne. Ja chciałam zapytać, czy te gabinety stomatologiczne, czy te gabinety jest przewidziane tylko w Strawczynie w szkole, czy też w innych placówkach oświatowych na terenie gminy Strawczyn, ponieważ są placówki, które są oddalone, które nie mają na przykład połączenia żadnego komunikacyjnego, jak na przykład Korczy. I myślę, że tam jest największa potrzeba, czy też ogromna potrzeba. No oczywiście w końcu ja też bardzo by była zadowolona z tego. No, nie mówię o tym, żeby to funkcjonowało codziennie, na przykład raz w tygodniu. Nie wiem, to już szczegóły to nie będę zajmować szczegóły. To jest moje pytanie i prośba, chyba bym chciała po formie wniosku o zamontowanie koszy przy przystankach, ponieważ jest w końcach. Jest tylko przystanek przy dwóch, kosz na Święcie przy dwóch przystankach mocy turystycznej tutaj i na ulicy Woli Świętokrzyskiej. Na pozostałych przystankach nie ma, niestety śmieci są wokół przystanku. Zresztą mieliśmy w lutym też pismo od jednej z pań, która właśnie podnosiła tą kwestię. Także bardzo bym prosiła o zamontowanie tych przystanków, chyba że będę musiała to złożyć w formie pisemnej wniosku, także czy jest to wymagane na sekretarz, czy wystarczy tutaj to znaczy ja z tym nas w stanie zastosunkować. Dobrze, no to dziękuję bardzo. Przy przystankach. Tak. No bo padło odpowiedź, że przystanek. Tak. Ktoś z zebranych jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Czyli 6. Realizacja uchwał sesji Rady Gminy i informacji z prac wójta gminy między sesjami. Panie sekretarzu, tak. Realizacja uchwały Rady Gminy Strawczynie podjęta na sesji gminy 22 września 2017 roku. Uchwała nr 35 przez 249 przez 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok.
Uchwała wykonana. Zwiększony został plan dochodów budżetu gminy o kwotę 257 050 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 257 050 zł. Dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2017 roku, zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017 roku, dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, dotacjach celowych w 2017 roku, dotacjach podmiotowych w 2017 roku. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 września 2017 roku. Uchwała nr 35/250/2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strawczyn na lata 2017-2024. Uchwała wykonana. Zmiany w WPF-ie są konsekwencją zmian ustawy budżetowej. Zmienione zostały załączniki dotyczące wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 i wykaz przedsięwzięć gminy Strawczyn. Uchwała nr 35/251/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 28/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kielickiego. Uchwała w trakcie realizacji. Zmiana zakresu i kwoty zadania wynika z usunięcia przebudowy drogi Skrownik Strawczyn. Uchwała nr 35/252/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Krajowego Światowego w Obrębowie na Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Obrębowie. Uchwała wykonana. Przekształcenie w internowej reformie oświatowej. Uchwała nr 35/253/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Krajowego Światowego w Promniku na Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Promniku. Uchwała wykonana. Przekształcenie wynika z nowej reformy oświatowej. Uchwała nr 35/254/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 32/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie. Uchwała wykonana. Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 września 2017 roku. Uchwała nr 35/255/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskie na rzecz realizacji projektu programu rewitalizacji miejscowości Starczy. Uchwała wykonana. Partnerstwo zawarte z województwem świętokrzyskim przy realizacji zadania w pasie drogowym przy kamieniu Żerowskiego i parkingu przy ZPO Starczy. Uchwała nr 35/256/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Uchwała wykonana. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 września 2017 roku. Uchwała nr 35/257/2017 w sprawie ustalenia wstępnej organizacji przestrzeni komunikacyjnych na terenie gminy Starczyn. Uchwała w trakcie realizacji. Powołana została Komisja Bezpieczeństwa celem oceny realizacji, celem oceny lokalizacji, przepraszam, przystanku dwustronnego w Starczynie. Starczyn dnia 25 października 2017 roku. Informacja z Rady Gminy tak między sesjami Rady Gminy. Od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 22 września 2017 roku, wójt gminy wykonywał bądź nadzorował zadania związane z określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektu uchwał Rady Gminy, realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury i budownictwa. W trakcie przygotowań są następujące wnioski o dofinansowanie. Rewitalizacja miejscowości Starczyn, odnawialne źródła energii w gminie Starczyn. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu wdrożenie systemu efektywności energetycznej na terenie gminy Starczyn. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w gminie Starczyn, Rada Bezpieczeń 2017, aktualizacja wniosku, działania projektowe są w trakcie realizacji. Przygotowano rozliczenie dla zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Starczyn realizowanej w ramach PROM 2014-2020. Ogłoszono otwarte konkursy na nabór partnerów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz spoza sektora małych i średnich przedsiębiorstw do realizacji projektu pod nazwą Rewitalizacja miejscowości Starczyn. Dokonano rozstrzygnięć konkursu. Trwa rozliczanie zadań w ramach Świętokrzyskiej Odnowy Wsi na 2017 rok.
sprzętu ogrzewalniczy dla dostarczynek stroje ludowe dla zespołów śpiewaczego dostarczynka, wyposażenie kuchni przy świetlicy prądu. Trwało zliczanie projektów pod nazwą budowa budynku przedszkola w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Starczynie oraz budowa budynku żłobka w ramach budowy budynku przedszkola i żłobka w Starczynie. Poddano ocenie wnioski w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. Współpraca z biurem ZIT.com w ramach projektów realizowanych w formule ZIT. Zrealizowano zadanie pod nazwą usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Sterownik gminy Starczyn w 2017 roku usunięto 138,952 g odpadów z 60 posesji na łączną kwotę 43731,47 zł brutto. Na realizację wyżej wymienionego zadania gmina Starczyn poza własnymi środkami finansowymi otrzyma dofinansowanie na podstawie umowy zawartej w dniu 4 maja 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 29 września 2017 roku zakończono nabór wniosku o refundację kosztów wymiany źródła ciepła od beneficjentów ubiegających się o dotację celową na instalację nowego źródła ciepła opartego na ogrzewaniu paliwem stałym gazem lub olejem. W wyznaczonym terminie wpłynęło 39 wniosków o refundację kosztów wymiany źródła ciepła na 56 złożonych wniosków o dotację celową. Rozstrzygnięto konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i działkę w gminie Starczyn w 2017 roku. Rozstrzygnięto konkurs Ratuj Przyrodę, 12 edycja 2017 pod hasłem Śmieciom dajemy kosza. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania w 2018 roku w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Prowadzone jest bieżące utrzymanie dróg polegające na uzupełnieniu ubytków na wierzchni i odsuwaniu poboczni rowów. Złożono wniosek o wypłatę dofinansowania na drogi gminne w ramach PROW. Podpisano umowę z wykonawcą ELTA z Radą na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Złożono wniosek do udzielenia pomocy finansowej w wysokości 85% na modernizację zamówienia publicznego. W zakresie zamówień publicznych wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania. Dostawy materiałów budowlanych, opracowanie koncepcji ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Starczyn, pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pod nazwą Aktywni Rodzice Szczęśliwe Dzieci, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przy drogach powiatowych na terenie gminy Starczyn, przebudowa linii miejskiego napięcia miejscowości Starczyn i budowa oświetlenia parkowego w miejscowości Kralnej gminy Starczyn, dostawa sprzętu RTV elektronicznego i komputerowego na potrzeby przedszkola przy ulicy Żeromskiego 16 w Starczynie, dostawa i montaż rolet do żłobka gminnego przy ulicy Żeromskiego 16 w Starczynie, świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w żłobku gminy w Starczynie w ramach projektu pod nazwą Aktywni Rodzice Szczęśliwe Dzieci. Rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pod nazwą Przedszkole Pełne Uśmiechu, dostawa artykułów biurowych i samorządowego publicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej gminy Jana Pawła II w Starczynie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych dla zadania inwestorskiego pod nazwą Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia publicznego na terenie gminy Starczyń współfinansowane ze środków RPO województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach ZIT-KO dla osi priorytetowej 6 rodnych miast to miast. Dostawa środków czystości do punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie, zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Promniku, wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Starczyn, dostawa wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do żłobka gminnego przy ulicy Żarnowskiego 16A w Starczynie, dostawa i montaż wyposażenia do punktu przedszkolnego pod nazwą Przedszkole Pełne Uśmiechu w Szkole Podstawowej w Korczynie, dostawa i montaż rolek do przedszkola przy ulicy Żarnowskiego 16A w Starczynie. W zakresie oświaty w dniu 13 października wójt gminy, sekretarz gminy oraz przewodniczący Rady Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów placówek oświatowych złożyli życzenia dla wszystkich nauczycieli. Dyrektorzy zostali nagrodzeni nagrodami wójta. W miesiącu październiku odbyły się uroczyste ślubowania uczniów klas pierwszych w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Trzem pracodawcom przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W dniu 18 października bieżącego roku do Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazano bazę danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 roku.
Gmina Starczyn uzyskała dofinansowanie na dotowanie mieszkania infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu na lata 2017-2019 Aktywna Tablica dla trzech placówek oświatowych, to jest szkoły podstawowej w Chęcach, szkoły podstawowej w Obiegowie oraz zespół pracowników w Starczynie. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie przez szkołę dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 megabitów na sekundę. Na chwilę obecną internet z tą prędkością posiadają tylko powyższe placówki. Wójt brał udział w kongresie gmin miejskich w Rady Mazowieckiej w 19 obchodach Światowego Dnia Turystyki w Centrum Geoedukacji w Kielcach organizowanej przez Urząd Marszałkowski, Metropolitanie w Kongresie Rewitalizacji w Gdańsku, spotkaniu szkoleniowym Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin Miejskich RP w Warszawie, otwarciu Festiwalu Aktywności Ruchowej dla Osób Niepełnosprawnych w Paragelon 2017 w Kielcach, przeglądzie zespołów kuralnych na Świętym Krzyżu, w seminarium na temat gospodarki opiekuńczej w Kielcach, spotkaniu informacyjnym na temat programu Numer Szansę w Opusznie, spotkaniu dotyczącym programu zakupowi energii elektrycznej w Miedzianej Górze, festynie rodzinnym pod nazwą Święty Pieczonej Wysiemnika Ludzi Starczyńskiej, ślubowaniu klaras pierwszych zespołu pracowego światowej w Starczyni. Odbyła się narada kadry kierowniczej urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W omawianym okresie wójt wydał 8 zarządzeń w sprawach. Powołanie komisji konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Starczyń na lata 2017-2020 jego zarządzenie. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok 3 zarządzenie. Powołanie zespołu do oceny wniosków stałych dotyczących przeznaczenia środków z funduszu stałego jedno zarządzenie. Zmiany zarządzenia nr 83/2017 wójta gminy Starczyn dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na partnera podmiotu z sektora przedsiębiorstw mikro, mały i średni przedsiębiorca w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą rewitalizacja miejscowości Starczyn, jedno zarządzenie. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Starczyń na lata 2017-2020 jedno zarządzenie. Uzupełniającego wyboru sołtysa sołectwa od Nagory jedno zarządzenie. Starczyń 20 października 2017 roku. Dziękuję. Czy mogę? Pani sekretarz, przeczytała Pani, że złożono wniosek dotyczący dróg powiatowych i także w ramach roku 2014-2020 był gdzieś w środku. Nie na tej stronie dalej chyba. Złożono wniosek o udzielenie dofinansowania w 2018 roku w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na lata 2014. I potem było dotyczące programu 14-20 o tym. Tak? Podpisano, a nie, złożono wniosek o wypłatę dofinansowania na drogi gminne w ramach PROW. Czyli to w ramach PROW to rozumiem te drogi, które były wykonane teraz w tym roku, tak? Tak. Te trzy, a ten wniosek dotyczący dróg powiatowych na 2018, który był dotyczy? Świniowskiej, tak? Świniowska i Józefowa. Priorytet na Świniowską. Jeszcze raz? Priorytet na Świniowską, na ulicy Świniowskiej. I to ma być przebudowa, czy z przewodnikami, czy jak to tam nie wiadomo. Albo pracownika merytorycznego. Nie, to tak tylko chciałam. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma więcej. Tak nie ma. Czyli przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwał i podstęp pierwszy, to będzie zmieniający uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2017 rok. Prosiłbym o opinię przewodniczącego zmiany w budżecie zostały zmienione. Dziękuję. Czy trzeba coś wyjaśnić? Przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Starczyn z dnia 25 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2017 rok. Na podstawie uchwała się po następuje.
Paragraf pierwszy, uchwała nr 28 przez 173 2016 Rady Gminy Starczyny z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyny na 2017 rok dokonuje się następujących zmian. Podpunkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 44 289 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 44 289 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2017 roku stanowiących załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w paragraf 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych rocznych 2017 roku stanowiących załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w paragraf 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok stanowiący załącznik nr 8 do uchwały, o której mowa w paragraf 1, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Wszyscy 11. Kto przeciw? Nie ma. Się wstrzymał? Nie ma. Uchwała wchodzi do ręki. Punkt 2 w sprawie zmian wieloletnich w prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2017-2024. Proszę o krótką opinię. Opinia będzie długa. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej jest pozytywna. To chyba dotyczy wszystkich decyzji. Dziękuję. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Starczyn z dnia 25 października 2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2017-2024. Na podstawie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Starczyn na lata 2017-2024 do uchwały nr 35 przez 250 przez 2017 Rady Gminy Starczyn z dnia 22 września 2017 roku. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Starczyn na lata 2017-2024. W ten sposób, że otrzymują on brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmienia się załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć gminy Starczyn do uchwały nr 35 przez 250 przez 2017 Rady Gminy Starczyn z dnia 22 września 2017 rok w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2017-2024. W ten sposób, że otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ustala się objaśnienia zmiany wartości przyjętych wieloletnich prognozy finansowych, o których mowa w paragraf 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. I paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. 10. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 1. Czy jeden wstrzymujący? Uchwała wchodzi do realizacji. Punkt 3. Zmieniającą uchwałę nr 8 przez 35 przez 2015 Rady Gminy Starczyn z dnia 15 kwietnia 2012 roku w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, zdrowia inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Czy były jakieś zastrzeżenia? Nie było zastrzeżeń, jeśli chodzi o ten projekt. Poza tym wszystkie komisje odczytam. Uchwała Rady Gminy Starczyn z dnia 22 października 2017 zmieniająca uchwałę nr 8 przez 35 przez 2015 Rady Gminy Starczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, wdrożenia inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Na podstawie Rady Gminy Starczyn uchwała co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 8 przez 35 2015 Rady Gminy Starczyn z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od osób fizycznych, zdrowia inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso paragraf 1. 2. Skreśla się treść punktu numer 7. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. 311. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta. I podpunkt 4. W sprawie zmiany uchwały nr 836 przez 2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzania poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia. Projekt zmiany uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 836 przez 2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia. Na podstawie Rady Gminy w Strawczynie uchwala co następuje. W paragrafie uchwale nr 836 przez 2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia w paragrafie 1 ust. 2 skreśla się treść punktu nr 7. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. 311. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przyjęta do realizacji. Podpunkt 5. W sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 208 przez 2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rewitalizacji dla gminy Strawczyn na lata 2016-2023. Projekt zmiany również został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań dodatkowych, to pytam uchwały. Uchwała Rady Gminy Strawczynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 208 przez 2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 29 maja 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rewitalizacji dla gminy Strawczyn na lata 2016-2023. Na podstawie Rady Gminy Strawczyn uchwała co następuje. Paragraf 1. W załączniku do uchwały nr 32 przez 208 2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rewitalizacji dla gminy Strawczyn na lata 2016-2023 przyjmuje się zmiany, które otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały nr 32 przez 208 2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rewitalizacji dla gminy Strawczyn na lata 2016-2023 pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. 311. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta do realizacji. Punkt 6. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Chełmcach w 8-letnią szkołę podstawową w Chełmcach. Oczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Chełmcach w 8-letnią szkołę podstawową w Chełmcach. Na podstawie Rady Gminy Strawczynie uchwała co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Chełmcach z siedzibą Chełmce ulica Kościelna 56 26067 Strawczyn w 8-letnią szkołę podstawową w Chełmcach z siedzibą Chełmce ulica Kościelna 56 26067 Strawczyn.
Paragraf 2. Szkoła podstawowa w Chełmcach obejmuje swym obwodem miejscowości Chełmce, Buga. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi gminy Strawcy. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie. Wszyscy 11. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta do rady. Punkt 7. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie w 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Korczynie. Inna? Rozumiem, że pobyt. Dziękuję. Czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strawczynie z dnia 22 października 2017 rok. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie w 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Korczynie. Na podstawie Rady Gminy Strawczynie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie z siedzibą Korczyn 101 26067 Strawczyn w 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Korczynie z siedzibą Korczyn 101 26067 Strawczyn. Paragraf 2. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie obejmuje swym obwodem miejscowości Korczyn. Miejscowość Korczyn. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Proszę o podniesienie ręki Państwa radnych, kto jest za przyjęciem. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przyjęta. Punkt 8. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Niedźwiedziu w 8-letnią szkołę podstawową w Niedźwiedziu. Opinia również. Uchwała Rady Gminy Strawczyny z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Niedźwiedziu w 8-letnią szkołę podstawową w Niedźwiedziu. Na podstawie Rady Gminy Strawczyny uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się przekształcenie z dnia 1 września 2017 roku dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Niedźwiedziu z siedzibą Niedźwiedź 56 26067 Strawczyk w 8-letnią szkołę podstawową w Niedźwiedziu z siedzibą Niedźwiedź 56 26067 Strawczyk. Paragraf 2. Szkoła podstawowa w Niedźwiedziu obejmuje swym obwodem miejscowości Niedźwiedź i Chłucisko. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przyjęta. Podpunkt 9. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej i 8-letnią szkołę podstawową w Rudzie Strawczyńskiej. Dziękuję. Poczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strawczyny z dnia 25 października 2017 rok w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej i 8-letnią szkołę podstawową w Rudzie Strawczyńskiej. Na podstawie Rady Gminy Strawczyny uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 rok dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej ze siedzibą Ruda Strawczyńska 4 26067 Strawczyń w 8-letnią szkołę podstawową w Rudzie Strawczyńskiej z siedzibą Ruda Strawczyńska 4 26067 Strawczyń. Paragraf 2. Szkoła podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej obejmuje swym obwodem miejscowości Ruda Strawczyńska, Akwizgran, Kuźniaki. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została przyjęta do rady. Podpunkt 10.
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie. Proszę, opinia. Dziękuję. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy w Starczynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie. Na podstawie Rady Gminy w Starczynie uchwala, co następuje, paragraf 1. Stwierdza się przekształcenie z dnia 1 września 2017 roku dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie z siedzibą w Starczyn, ulica Żeromskiego 9, 26067 w Starczyn, w 8-letnią szkołę podstawową imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie z siedzibą w Starczyn, ulica Żeromskiego 9, 26067 w Starczyn. Paragraf 2. Szkoła podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie obejmuje swym obwodem miejscowości Strawczyn, Strawczyn. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi anteł założycielski Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Starczynie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Wszyscy jedno. Kto przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. I tak, podpunkt 11 w sprawie nadania nowego statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie. Proszę. Tak. Dziękuję, odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 rok w sprawie nadania nowego statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie. Na podstawie Rady Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nadaje się nowy statut Młodzieżowej Rady Gminy Strawczynie stanowiący załącznik do uchwały nr 21/121/2016 Rady Gminy Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Tracą moc uchwały. Podpunkt 1. Nr 21/121/2016 Rady Gminy Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Strawczynie oraz nadania statutu. Podpunkt 2. Numer 27/167/2016 Rady Gminy Starczynie z dnia 30 listopada 2016 w sprawie zmiany uchwały nr 21/121/2016 Rady Gminy Starczynie z dnia 18 maja 2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Starczynie oraz nadania statutu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Czy ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Czyli uchwała przyjęta do realizacji. Podpunkt 12 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr 49/872/14 z dnia 13 listopada 2014 w sprawie utworzenia Suchowiecko-Uglebowskiego Parku Krajobrazowego. I tutaj proszę o opinię. Pozytywnie oczywiście, że czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy w sprawie dnia 2 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr 49/872/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Suchowiecko-Uglebowskiego Parku Krajobrazowego. Na podstawie Rady Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uzgadnia się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr 49/872/14 z dnia 13 listopada 2014 w sprawie utworzenia Suchowiecko-Uglebowskiego Parku Krajobrazowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie.
Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie. Ktoś się wstrzymał? Nie ma. I uchwała przyjęta do realizacji. I podpunkt 13. W sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn. Poczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn. Na podstawie Rady Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wstępną zmianę lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn, droga powiatowa nr 0485T w miejscowości Korczyn. Z okolicy posesji nr 65 w okolicy posesji 54 strona lewa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie uchwały? Proszę o podniesienie. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, nie. Uchwała przyjęta. Podpunkt 14. W sprawie zmiany uchwały nr 23/195/2013 w gminie Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn. Proszę o opinię. Dodatkowe, bo to chodzi o to, że następuje zmiana uchwały już zmieniającej poprzednią uchwałę. I nie ma ja wpisanej innej uchwały. Czyli ja to przeczytam po prostu w tym projekcie. Tylko niestety w projekcie tak. Nie zapadł. Wszyscy to mamy. Tak. On się po prostu różni. Jest prawidłowy jest w projekcie uchwały. Nie tak jak oczekiwany. Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/195/2013 roku Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/121/2012 roku Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn. Na podstawie Rady Gminy w Strawczynie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się uchwałę nr 23/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn w części dotyczącej załączników nr 1 i nr 2 w ten sposób, że załącznik nr 1 wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Strawczyn i załącznik nr 2 załącznik graficzny z wykazem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Strawczyn. Otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przyjęta do realizacji. Podpunkt 15. W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mien. Która jest również zrealizowana. Poczytam to. Uchwała Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 rok w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia. Na podstawie Rady Gminy Strawczyn uchwala, co następuje.
Paragraf 1. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w sprawach komunalizacji mienia na rzecz gminy sprawczym w następującym składzie. 1. Łukasz Cedro, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. Ewa Wawrzęczyk, członek. Paweł Leszek, członek. Karol Pechota, członek. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji inwentaryzacyjnej będzie kontynuowanie prac związanych z inwentaryzacją i komunalizacją mienia na rzecz gminy sprawczej, to jest sporządzenie wykazów kart inwentaryzacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 19/100/2016 Rady Gminy Sprawczyni z dnia 24 lutego 2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy sprawczej. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała przyjęta do realizacji. Wyczerpaliśmy porządek co do uchwał. Myślę, że możemy sobie pozwolić na taką 8-minutową przerwę. Do 5 po. To jest tak 3. Ogłaszam przerwę. Proszę o ciszę, wznawiamy obrady po przerwie. Punkt 8. Informacja z analizy oświadczenia majątkowego. Nie wiem, Państwo też? Tak. Proszę. Oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Ustawa w istnieniu 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym nałożyła obowiązek przedstawienia w terminie do dnia 30 października każdego roku informacji z analizy oświadczeń majątkowych. Wójtowi gminy jako podmiotowi uprawnionemu do przyjęcia i analizy oświadczeń majątkowych złożone zostało do stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 18 oświadczeń przez skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowniki jednostek organizacyjnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Samorządowego Sportu, Centrum Kultury i Sportu, Zespołu Placówek Oświatowych, Szkół Podstawowych i Przedszkola oraz kierownika Samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, kierowników referatów Urzędu Infrastruktury Technicznej, Rozwoju Lokalnego i zastępcy głównego przewodniczącego gminy. Wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia majątkowe w terminie określonym ustawą, to jest do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Podczas analizy treści oświadczeń badani poddano wniosek formalny wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryteriów staranności, rzetelności, kompletności. Do tego dokonano porównania treści oświadczeń z treścią uprzednio stworzonych dokumentów i w tym przypadku również nie stwierdzono nieprawidłowości. Z powodu braku przesłanek nikt nie występował do Urzędu Kontroli Skarbowej o kontrolę złożonych oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w 2 egzemplarzach wraz z 2 kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za 2016 rok. Powołując się na ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o dostępie do informacji publicznej, jawne dane zawarte w oświadczeniach zostały w dniu 27 czerwca 2017 roku opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starczyn.pl. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano również oświadczenia majątkowe złożone wojewodzie świętokrzyskiemu przez wójta gminy przewodniczącego Rady Gminy. Natomiast w dniu 28 czerwca bieżącego roku kopie oświadczeń wraz z plikiem przekazano do pierwszego i drugiego Urzędu Skarbowego Gminy. Do dnia dzisiejszego brak jest informacji w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach. Podpisał gminy teraz ja odczytam stosownie do artykułu 24 litera H ustępu 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję, że Rada Gminy była zobowiązana do złożenia oświadczeń majątkowych na dzień ostatni grudzień 2016 roku do dnia 30 kwietnia. Wszystkie oświadczenia wpłynęły w terminie. Ja tych oświadczeń dokonałem analizy, czyli to było 14 oświadczeń, bo ja wysyłam do wojewody własne. Nie miałem tam jakichś większych zastrzeżeń. Dokonałem analizy pod względem formalnym, czyli wpłynęły w 2 egzemplarzach tu, gdzie trzeba było, bo nie we wszystkich przypadkach składały osoby PIT-o. I
Odnośnie tych analiz dokonałem w październiku, no i na podstawie tej ustawy o samorządzie gminy przesłałem do Urzędu Skarbowego 6 października i 5 października przesłałem do wójta celem ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej. Co do oświadczeń nie miałem zastrzeżeń, nie zleciłem szczegółowej kontroli przez Urząd Skarbowy. A co do informacji zwrotnej z Urzędu Skarbowego, takiej informacji jeszcze na dzień dzisiejszy nie mam. Przechodzimy do punktu 9. Stanowisko Rady Gminy w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Oblęgorek, gmina Straczy. Tutaj mamy panią Annę Dziewanowską, która też jest zainteresowana wykupem jako gmina pierwokup. Ta sprawa była analizowana przez komisję, także proszę o przewodniczących, które tam opiniują. Jeśli chodzi tutaj o komisję rewizyjną budżetu inwestycji oraz samorządową, którym tutaj przewodniczyłem, opinia była taka, żeby nie skorzystać tutaj z prawa pierwokupu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne opinie, czy... Komisja statutowa i komunalna również podjęła taką decyzję, aby nie korzystać z prawa pierwokupu. Czyli ja poddam pod głosowanie, to jest nie uchwała, jest tylko stanowisko Rady Gminy o tym, że rezygnujemy z prawa pierwokupu na rzecz pani Anny Dziewanowskiej. Kto z państwa radnych jest za stanowiskiem, aby nie korzystać z pierwokupu, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Kto przeciw? Proszę o przyjmowanie. Czyli jednogłośnie Rada podjęła, stoi na stanowisku, aby nie korzystać z pierwokupu i... Przechodzimy do punktu 10. To jest odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Proszę bardzo. Odpowiedź na pierwsze pytanie pani radnej z budowy miejsc parkingowych, dodatkowych miejsc parkingowych, poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej 748 przy szkole. Odpowiadam, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta przeznaczona jest podplanowaną drogę dojazdową kategorii KDD, odciążającą ruch drogi o wyższej kategorii. Także na ten moment nie ma takiej możliwości, ponieważ tam jest przewidziana w planie miejscowym droga odciążająca. Ewentualnie przy zmianie w planie, ewentualnie wchodzi w zmiana w planie, żeby można było zlokalizować tą partię. Teraz pani Sylwia Kasprzyk, radna w Siechance. Jeśli chodzi o gabinet stomatologiczny, na ten moment jest to tylko szkoła w Starczynie, lokalizacja w szkole w Starczynie. Jeśli chodzi o sprawę koszy, no dodatkowych koszy, to realizacja będzie, zadania będzie w miarę posiadanych środków i proszę w tym temacie z pracownikiem merytorycznym być w kontakcie. Czyli znaczy, że w tym roku mogę się jeszcze spodziewać? Tak, może się pani jeszcze spodziewać, może nie wszystkich, ale w jakiejś części pewnie tak. Potem jest na to mówię. Dziękuję. I co? Odpowiedzi zostały udzielone, tak? Punkt 11. Komunikaty ogłoszenia na dzień dzisiejszy. Jest mi się nie nasuwał, bo nie ma tego się mam tylko do komunikacji. Tak, tylko to pismo jest w sprawie tego. Aha, tak, bo właśnie tutaj w komunikatach ogłoszenia. Odnośnie pisma, które wpłynęło do Rady Gminy Starczynie od wójta. Wiem, że komisje się zapoznawały. Chodzi o przetargi rozstrzygnięte na projekty, na budowę, na wykonanie projektu pod budowę chodników. I czy były powzięte jakieś wiążące opinie, żeby Rada mogła ewentualnie jakieś stanowisko, czy wskazanie, które zadanie ma być wykonane? Wskazane. Proszę, że ja przedstawię sytuację. Zapoznaliśmy się z pismem, które skierował pan wójt tutaj do
do Rady Gminy. No i tutaj dwie radne złożyły dokładnie propozycje lokalizacji. Pani Piotrowska tutaj w swojej miejscowości, powiedzmy, może to odczytam, to jest przygotowano wniosek pani Piotrowskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 485T od drogi gminnej w miejscowości Korczyn, część od drogi gminnej do numeru, znaczy numer ewidencji gminy 974 koło szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową numer 493T i tu jest numer ewidencji 369, droga w stronę Archwidra. No i tutaj kwota, bo tutaj bardziej tak kwoty były tak, takie kryterium podstawowe, bo mamy do dyspozycji 50 tysięcy, tutaj jest kwota 49 200, więc no taka organizacja była tutaj zgłoszona. Przegłosowaliśmy. Suma summarum nic nie wypracowaliśmy. Czyli obydwie te lokalizacje są wskazane, ale bez jakby wskazania, że tam ma być realizowana druga, nie, no bo to już wynikało z przeprowadzonego głosowania. Druga lokalizacja była złożona przez panią Sylwię Kasprzyk. No i tu jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 485T od drogi gminnej w miejscowości Korczyn. A przepraszam, powiedziałem jeszcze raz to samo. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej numer 286T w miejscowości Chełce, ulica nad rzeką do ulicy Spokojnej i też jest kwota właśnie 49 200. Ale no mówię, no tak to wyszło, że praktycznie no, jeden i drugi tutaj nie wskazaliśmy bezpośrednio, że to właśnie, ale to już wynikało po prostu z przeprowadzonego głosowania. No, wychodzi na to, że obydwie tutaj lokalizacje są bardzo ważne i tutaj ukłon do pani skarbnik, żeby może znaleźć jednak tą kwotę i zrealizować może obydwa zadania. Ja bym może miała taką propozycję, co by był wilk syty ją co, ale to zależy wszystko od oczywiście od pani skarbnik. No i nie tylko, to powiedzmy, że pośrednio. Ponieważ jak wiemy, mamy zarezerwowane 50 tysięcy na współfinansowanie budowy drogi w Piekoszowie, w gminie Piekoszów. Na chwilę obecną w dalszym ciągu nic nie wiemy, co z tym zadaniem, tak? Nie wiem, czy on będzie w ogóle dokonany. Nie mam tej wiedzy na to, że nie pracownik walkoryczny, ale to czy... A mamy, no jakby nie było listopad, więc ja bym proponowała. Może jeszcze nie. No zostały jeszcze 2 miesiące, także, no ale taki okres zimowy nam się zbliża. Jakby, nie wiem, czy dzisiaj głosować, czy wypracować jakąś opinię, czy nie. No chyba trzeba będzie. Dobrze, żeby ten drugi plan wykonać w momencie, kiedy jednak tych pieniędzy nie przekażemy na gminę Piekoszów, jeżeli to zadanie zostanie wykonane. No, myślę, że tak na 70% te środki nie zostaną wykorzystane. No nie wiadomo, tak? Może się to jeszcze zdarzyć. Także czy jest w ogóle taka możliwość, żeby te środki były przesunięte na takie zadanie? Techniczna możliwość. Ograniczenia takich nie ma. No i oczywiście jak już wstałam i to mogę powiedzieć, podejrzewam, że to samo co pani Piotrowska, że w każdej miejscowości jest chodnik potrzebny. Każda z nas użyła tych samych argumentów, chodzą dzieci, chodzą dorośli, chodzą starsi. Wieczorem jest ciemno, wiadomo, jest niebezpiecznie, samochody poruszają się, jak wiemy, z nadmierną prędkością wszędzie, czy tu. Także do rady w tym momencie należy decyzja. To jest jedno, a drugie to co powiedziałam na komisji i powtórzę to teraz, żeby tak zwrócić się do pana, żeby pan wójt jeszcze realizował te projekty,
które już w tym momencie są opracowane i które leżą na przykład 10 lat, jak na przykład na Polikę. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Proszę. A ja też w tej sprawie, bo tu widzę, debatują tylko komisje, które zbierają się wspólnie, a nic nie mówimy o komisji statutowej, komisji komunalnej. Ja poruszałem temat na komisji komunalnej i statutowej odnośnie właśnie też drogi chodnika na ulicy Spacerowej. Argumenty mam te same, które wcześniej przedstawiły panie radne. To jest droga, jakby nie było, bardzo często uczęszczana licznym samochodem, a tym bardziej jest to dojazd do zbiornika wodnego, który jest w Trawczynie i tam też istnieje duże zagrożenie. Tu trzeba by szukać jeszcze dodatkowych środków, bo to dwie inwestycje. U pani Piotrowskiej i w Chełmcu. A ja uważam, że akurat ta kwota 50 tysięcy wystarczyłaby na dokończenie tego chodnika na ulicy Spacerowej, bo pani, to pani skarbnik się tylko uśmiechnął, te 6 tysięcy by było dołożone i było 56 tysięcy równe i zrobilibyśmy już cały chodnik na ulicy Spacerowej, aż prawie do strony Huciska. Nie wiem, tu może i pan radny Gil też by mnie trochę poparł, bo na poprzednim roku na komisjach ten temat też był ruszany. Dlatego ja bym się do Wysokiej Rady zwracał z tą prośbą, że może mimo wszystko teraz dwie kobietki, a ja sam, może jednak byłoby tak lepiej, że przyznać te 56 tysięcy i dokończyć ten chodnik na ulicy Spacerowej. Uważam, że to jest naprawdę wielkie zagrożenie na tej drodze spacerowej, z tego względu, że istnieje zbiornik. I w okresie letnim jest naprawdę dosyć często dochodzi tutaj, może dojść do jakichś nieprzyjemnych wypadków, które lepiej, żeby się nie odbyły. Dziękuję. Ja tylko jedno zdanie. Odniosę się do wypowiedzi pana radnego Woźniaka, ponieważ nie rozmawialiśmy, czy ja nie mówiłam o chodniku, projekcie chodnika przy ulicy Spacerowej, ponieważ pan radny Krzysztof na ostatniej komisji, zresztą włączony, powiedział, że komisje nie wypracowały żadnego stanowiska, więc dlatego... No nie, ja tylko wnioskowałem, oczywiście, tu się zgadzam, pan Krzysztof dobrze powiedział. No więc my tej wiedzy nie mieliśmy, nie posiadaliśmy. No nie, no, ja co do, co do reszty już nie będę się odzywał, bo chyba każdy moje stanowisko zna. To ja jeszcze odniosę się do, też do pana Brzniaka. Tu pan chce coś dokończyć, prawda? A my w Korczynie nie mamy nic. Coś zacząć. Tak, chcielibyśmy właśnie może coś zacząć. Są tutaj nawet dwa wnioski, mnie ostatnio nie było na komisji, więc nie znałam tego pisma, tak szczerze mówiąc, dopiero teraz go widzę. Także ja wnioskuję, żebyśmy dzisiaj nie podejmowali decyzji i głosowania żadnego, odnośnie którym z tych zadań mamy wykonać. I też bym wnioskowała, żeby u mnie, bo u mnie nie ma, ani drogi dobrej, ja już zgłaszałam też wniosek i były wnioski też mieszkańców w trakcie zebrania naszego sołeckiego i jest protokół z tego zebrania. Były też zapytania i prośby odnośnie wykonania chociaż dokumentacji w przyszłym roku też właśnie na chodnik u nas przy drogach powiatowych, a szczególnie przy drodze powiatowej biegnącej w kierunku Łosienia, to jest 0485 bodajże. Także wnioskuję, żebyśmy dzisiaj nie podejmowali, nie głosowali, które zadanie ma być wykonane. Dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie, bo nie wiem, czy ktoś z państwa z urzędu jest chodzi o to, że była podjęta decyzja co do poszczególnego wykonania, poszczególnego zadania, to trzeba, jak wykupujemy już jeden, to jeszcze jeden przetarg trzeba? Czy już na podstawie tego przetargu wchodzimy w to zadanie? Nie, na podstawie tego przetargu, tylko oczywiście na zmiany odpowiednie w budżecie, bo mamy różne kwoty, różne zadania, więc po prostu trzeba było do tej zmiany odpowiednie. Jak państwo wiedzą, że jest przetarg, to później to trzeba dostosować i uchwalić. Ale nowego postępowania przetargowego, jeżeli zmieścilibyśmy się w podzielnie, trzeba by było przeprowadzić. Kwestia tych zadań, które nie zostały rozstrzygnięte, bo jeżeli by był taki wniosek na zadania, które nie były, bo nie było ofert złożonych, tak? Bo są takie, mamy dwa zadania. Gdzie nikt nie. I jeżeli by załóżmy taki wniosek padł, to wtedy już no, przetarg na to zadanie trzeba by rozstrzygnąć. Czyli co? Ja tylko jeszcze jedno zdanie chciałabym powiedzieć, ponieważ pan wójt dobrze wiedział, że mamy 50 tysięcy przeznaczone na projekty odnośnie chodników.
A nie wiem, przyjął wnioski 7 wniosków. Dla mnie nielogiczne, tyle mogę powiedzieć. Bo można było przewidzieć, nie wiem, dziecko 6-letnie by przewidziało, że 50 tysięcy nam nie wystarczy. To taka trochę zabawa z lodu w tym momencie. Tak, i rzucenie opłatu i bijcie się. Przepraszam, ja wypowiem ze sobą. Za takie. Także co, generalnie to padł jeden wniosek. Jeden wniosek, to były propozycje co do tych zadań, to był konkretny wniosek. Ale tak czy owak, nawet jakby były tutaj, czy to zadanie, ten wniosek jest najdalej idący, bo on po prostu odsunął wszystko jakby w czasie. Czyli ja podam pod głosowanie, bo tu chodzi o komisję, czyli trzeba wypracować konkretne zadanie, ewentualnie, tak jak była propozycja, przesunięcia środków z jakiegoś tam zadania, czy na przykład do dotacji dla gminy Piekoszów i wykonania dwóch tych. Może wstrzymajmy się z głosowaniem. No to jest konkretny, także ja go poddam pod głosowanie. W tej sytuacji z tą gminą Piekoszów, bo ja myślę, że... Pani czy jesteśmy zobligowani jakoś terminowo, musimy jakąś decyzję tutaj jakby... No nie, bo i tak będziemy przekazać, żeby, żebyśmy tutaj nie blokowali jakichś prac. Nie znam terminów, nie znam terminu związania z ofertą w tym momencie, do kiedy, no wiadomo, że jeżeli oferent składa swoją ofertę na termin związania z ofertą, to zazwyczaj jest to 30 dni, ale tak jak mówię, nie znam dokładnie dlaczego, więc no w tym momencie ta decyzja, no w pewnym sensie też jest jakoś tam terminowo uzależniona. To po prostu unieważni nam to zadanie, ten przekaz. Unieważni nam, jak nie podejmiemy decyzji, nie zostaną przeznaczone środki na konkretne zadanie. Tak. Tak. A ci nie wskazujemy? Nie wskazujemy. Myślę, że na najbliższych komisjach trzeba to po prostu powiedzieć jeszcze raz. Każdy chyba musi to przemyśleć, bo musimy się dogadać po prostu. No mamy taką sytuację, jaką mamy, nie powinno tak być, no tutaj pani Sylwia Kazuszyn dobrze wspomniała, że po prostu no, jeżeli decydujemy się na jakiś wachlarz prac, no to też powinniśmy zabezpieczyć troszeczkę finansowo te zadania. Na tą chwilę no, za 50 tysięcy no suma, nie zrobimy za wiele, więc musimy się tutaj w naszym gronie dogadać co do co najmniej jednej inwestycji. Ale no może właśnie zrobimy dwie, ale na pewno nie cztery. No. Wydaje mi się, że w tym momencie my nie jesteśmy w stanie to zrobić. Ja mam pytanie do pani radnej. Co może na tym roku walczyć dalej? Jakieś inwestycje? Nie ma szans. Wszystko czeka. Jest oparte na budowie kanalizacji. Jak zrobią kanalizację, to wtedy dopiero sprawią i drogi i wszystko. Bo ja jestem na przykład skłonna, żeby zrezygnować z tego. Dlatego, mili Państwo, słuchajcie, te dyskusje zostawimy na komisję. I tu na spokojnie w trybie roboczym przedyskutować trzeba. Ale komisje nie są uzależnione w żaden sposób od odbywania się sesji. Można zwołać komisję w każdym dowolnym terminie. Czyli nie trzeba czekać do następnej sesji, jeżeli będzie taka potrzeba i widzicie taką potrzebę, przewodniczący ma możliwość zwołania sesji komisji w ciągu, tam, no w każdym terminie tak naprawdę dowolnym. I wtedy podjąć wiążącą decyzję i wtedy na spokojnie przedyskutować. Ja poddaję teraz pod... Mogę, ale z wypowiedzi pana Pawła Lesiaka na komisji było, że powiat bardziej by chciał w kosztach partycypować Rula Strawczyńska-Koźniaki przy tej drodze powiatowej, że najbardziej wskazani ją jako priorytet, że powiat odniósł się do tej drogi, żeby chodnik był tam. Ale tu już chodzi o budowę, tak? Znaczy nie, no żeby robić dokumentację tam przy tej drodze. A Rula Strawczyńska-Koźniaki? Tak, od strony D. Tak, tutaj mówił pan Paweł Lesiak. No i to jest inwestycja, a nie... Tak szczerze mówiąc, może faktycznie tu jest największe, bo tak naprawdę obiektywnie na to wszystko. Że z powiatu, z zarządu powiatu tak wynikało. Tylko, że tutaj akurat co do tego zadania nie było żadnej oferty. Nie ma oferty. Nie, brak ofert po prostu. No trzeba by jeszcze jeden przetarg ewentualnie ogłosić, żeby tutaj wyłonić. No to w takim razie no, jest kwestia do zastanowienia się tak naprawdę. Ja bym tylko miała prośbę do pana Łukasza chyba. Bo nie wiem, czy my rozmawialiśmy na ten temat.
Czy jeżeli będzie ten projekt na ten temat zgrania, bo tam łączący z Korczynę, tak? I ta droga. Czy po tej stronie będzie ta kanalizacja może za 100 lat zrobiona? Czy to po prostu jedno nie będzie wchodziło z drugim, tak? Czy robiąc jedno nie będzie wchodziło z czegoś innego potem? No bo to troszeczkę by było też nielogiczne. Czy to będzie po innej stronie, czy... Żeby to sprawdzić, dobrze? Na następną komisję, żebyśmy też mieli cały obraz sytuacji, jak to wygląda. Czyli poddaję pod głosowanie wniosek pani wiceprzewodniczącej odnośnie przedyskutowania i cofnięcia do komisji i wyznaczenia konkretnych zasad, czy zajęcia konkretnego stanowiska. Kto jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy 11. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wniosek został przyjęty, czyli to zadanie wchodzi do komisji w celu przedyskutowania i podjęcia wyznaczenia konkretnego zadania. W dniu dzisiejszym wyczerpany został porządek obrad, także ja zamykam obrady sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za przyjęcie.